Trochę dla mnie jest tak, że cała ta zabawa w życie to jest zabawa, która polega na słuchaniu i reagowaniu i na byciu w relacji z wszystkim. Zdarzają się sytuacje, w których od razu mam jakąś wizję, znaczy od razu coś widzę, jakiś obraz, który jest punktem wyjścia. I nawet jeśli jest abstrakcją na początku i taką myślą tylko, to się rozwija. Inspiracja dla mnie bardzo często idzie z takiego impulsu, z czegoś, co cię bardzo dotyka, co działa na ciebie i czasami nie rozumiesz, dlaczego to działa. Bo każdy temat, który poruszamy i każdy film po prostu pozwala nam wejść w ogóle w totalnie inny świat. W ogóle działamy w systemie w języku bardzo konkretnym. Gdziekolwiek pracujemy na świecie, to możemy się dogadać. Ja bardzo lubię też pracować poza myślą. O, właśnie. Ja jakoś mam taką cechę, że ciągle czegoś szukam i ciągle czymś się zajmuję. I może to też mi w jakiś sposób pomogło, że jak pojawiały się kolejne wyzwania, to w jakiś sposób byłem gotowy. A nawet jakbym mniej gotowy, no powiedziałem, czemu nie? Dla mnie w ogóle proces jest dużo ważniejszy niż cel. No mnie bardzo się podoba współpraca na planie, że ludzie się szanują nawzajem. Ci artyści myślę, że odnaleźliby się wszędzie. Tak szczerze, no, że nieważne co by, no, za co by się nie zabrali, za jaką dziedzinę sztuki, znaleźliby swoją niszę, w której by działali. Więc jakby to jest inspirujące po prostu, że każdy może na swój własny sposób przekazywać to, co nie ma takiego jednego dyskursu. Robię jednak rzeczy, które bardzo lubię robić. Ten język filmu i budowanie tu z tej strony wizualnej filmów jest dla mnie przyjemnością. No w życiu to warto. No myślę, że warto rozwijać się i przekazywać swoje doświadczenia następnym pokoleniom. Trzeba bardzo zadbać o też miłość do samego siebie, żeby móc to dawać innym. Tak, i inni ludzie. No chyba to myślę, że to o to w tym wszystkim chodzi. Ja się ciągle czuję, jakbym była dzieckiem. Jakbym była tą dziewczynką, która stwarza światy i która wymyśla, gdzie wyobraźnia i wrażliwość jest moją siłą, a nie czymś, co mnie osłabia. Bardzo jest istotne, żeby zachować umiar też i pewien dystans do tego, co się robi. Ten cel i ty to jedno i to samo. Wynika spontanicznie z wszystkiego, z naszych interakcji z rzeczywistością, z innymi ludźmi, z tego, co przeżyliśmy, z tego, co poczuliśmy, z tego, co wymyśliliśmy. I to wszystko się składa na jakieś coś, co potem nazywamy sensem. Tutaj się jest, tutaj się jakby wpada w taką trochę dziurę i trochę nie chce się z niej wyjść.